Minęła 18.30, Jarosław Lewandowski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Liczba szczepień spada, coraz więcej chorych na COVID-19. Przychodzą pacjenci ze skierowaniem od lekarza na trzecią dawkę. To są między innymi osoby, które są w trakcie leczenia nowotworowego. W Toruniu dokonano pierwszego na świecie wszczepienia spersonalizowanego implantu herniologicznego. Ten wyrób to taki modelowy przykład współpracy interdyscyplinarnej. Siatka bardzo dobrze pasowała do anatomii tego chorego. Przekładana dwa razy premiera Bulwaru Zachodzącego Słońca w najbliższą sobotę. To jest żywy klasyk musicalu. Liczba szczepień spada, za to rośnie liczba zakażeń. Dzisiaj poinformowano o 537 chorych na COVID-19. 8 osób w kraju zmarło. I chociaż wariant Delta jest zaraźliwy, to nadal szczepionki w 90% chronią przed ciężkim przebiegiem choroby. Punkty szczepień wciąż czekają na chętnych, także tych, którzy zostali wytypowani do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki. Drzwi punktu szczepień we Włocławku otwarte są od poniedziałku do piątku, ale tłumów nie ma. Najwięcej osób zaszczepiło się tu w lipcu, 12 tysięcy. W sierpniu zainteresowanie szczepieniami drastycznie spadło, we wrześniu jest podobnie. Mamy połowę miesiąca w tej chwili. Na tą chwilę mamy wyszczepionych około 480 osób. Czwarta fala koronawirusa na razie nie jest dokuczliwa, ale jesienią według specjalistów zacznie się to zmieniać. Wariant Delta co prawda coraz częściej przełamuje odporność zaszczepionych, ale chroni przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią. Najnowsze badania potwierdziły dłużej utrzymującą się odporność w przypadku osób, u których odstęp między pierwszą i drugą dawką był dłuższy. I to się w tej chwili potwierdza. Osoby, które mają 3 tygodnie dokładnie, albo nawet tam często jeden dzień mniej, między pierwszą a drugą dawką Pfizera, mogą liczyć się z tym, że ta odporność będzie niższa niż osoby, które ten odstęp mają dłuższy. Dlatego dłużej odporność na koronawirusa może utrzymywać się u osób zaszczepionych preparatem Moderny czy AstraZeneca, co potwierdza Ministerstwo Zdrowia. W porównaniu ze szczepionkami mRNA mówi się o nieco mniejszej skuteczności, ale z kolei długość ochrony w przypadku preparatu AstraZeneca jest wykazywana, że jest dłuższa, że te przeciwciała utrzymują się dłużej w zwiększonej liczbie. To wynikało między innymi z tego, że ten odstęp między szczepieniami był 3-miesięczny. Od 1 września trzecią dawkę szczepionki mogą przyjmować osoby z obniżoną odpornością, czyli m.in. w trakcie leczenia onkologicznego czy osoby dializowane. Mają już wystawione elektroniczne skierowania. Wystarczy, że zgłoszą się do dowolnego punktu szczepień. Szczepionkę mogą przyjąć nie wcześniej niż po upływie 28 dni od otrzymania drugiej dawki. Jeżeli to skierowanie nie byłoby widoczne, nie byłoby go w systemie, to osoby, które zaliczają się do grup, o których właśnie tutaj rozmawiamy, mogą się także zwrócić do swojego lekarza z prośbą o wystawienie skierowania na podanie trzeciej dawki szczepionki. Pacjenci z obniżoną odpornością to na razie jedyna grupa wytypowana do podania trzeciej dawki szczepionki. Trzecia dawka pewnie będzie potrzebna dla osób starszych z chorobami przewlekłymi, bo to one w dużej mierze są obarczone bardzo ciężkim przebiegiem i również mniej tych przeciwciał wytwarzają. Liczba osób w pełni zaszczepionych w kraju przekroczyła 19 milionów. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. To produkt opracowany w pełni przez Polaków i wytwarzany przez krajową firmę. Unikatowy wyrób medyczny, ewenement na skalę światową. Tak mówią o nim twórcy. A chodzi o pierwszą na świecie siatkę przepuklinową 3D, dostosowaną do pacjenta na podstawie badania tomografii komputerowej. Dziś po raz pierwszy oficjalnie została wszczepiona pacjentowi w szpitalu specjalistycznym Matopad w Toruniu. Używam siatki 12x17. To przełomowy moment w świecie medycyny. Profesor Maciej Śmietański z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego właśnie w Toruniu dokonał pierwszego oficjalnego zabiegu polegającego na wszczepieniu pacjentowi spersonalizowanej siatki przepuklinowej. Nad takim rozwiązaniem pracowano od 2013 roku. Teraz marzenie stało się rzeczywistością. Siatka tutaj dzięki pracy kolegów z Politechniki Krakowskiej, że rzeczywiście okazała się siatką, która bardzo dobrze pasowała do anatomii tego chorego.
A właśnie o to przede wszystkim chodziło w tym zabiegu. Siatka przepuklinowa 3D, o której mowa, jest dostosowana do pacjenta na podstawie badania tomografii komputerowej. Przy wcześniejszych zabiegach związanych z przepukliną pachwinową siatki były już stosowane. Przełom polega na tym, że ta nie jest sztywna, a idealnie dopasowana do anatomii ciała. Poza tym implant nie jest mocowany za pomocą zszywek, dzięki temu jest bardziej wytrzymały. Dla przykładu, zawodowy piłkarz po 3 tygodniach rekonwalescencji może wrócić do sportu. To jest tak naprawdę pierwsza metoda beznapięciowa, tak? Bo tej siatki w żaden sposób nie kotwiczymy, nie przyszywamy. Ona po prostu siłami, które znajdują się w obrębie siatki, związane z jej pamięcią kształtu, mocuje się w miejscu, w którym została implantowana. Ten wyrób to taki modelowy przykład współpracy interdyscyplinarnej, czyli tego, czym w tej chwili zajmuje się nauka. Bo raz, że to jest współpraca z przedstawicielami nauk medycznych, inżynierii materiałowej czy też mechaniki. A jest kogo leczyć. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku w całym kraju przeprowadzono ponad 50 tysięcy operacji związanych z przepukliną pachwinową. Te najczęściej występują u mężczyzn, którzy stanowią 85% przypadków. Już będzie leżała zupełnie płasko. Czas, który jest potrzebny na stworzenie takiego implantu, to 3 tygodnie. Twórcy zapowiadają, że instytucje medyczne będą mogły zamawiać go już w najbliższym czasie. Toruń, Natalia Kurowska. Obiekt do walki w bliskim kontakcie otwarto na poligonie Łojewie. Na placu ćwiczeń taktycznych szkolić się będą głównie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale korzystać z niego mają także inne jednostki. Obiekt powstał we współpracy z 2. Pułkiem Inżynieryjnym z Inowrocławia. Desant brzegiem jeziora, podejście pod budynek i szturm. To pokaz aktywnej obrony obiektu prowadzony przez żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Każdy wie, co tak naprawdę ma robić, każdy tak naprawdę szuka swojej pary, szuka sobie swojej pracy, którą ma do wykonania. Nie ma tutaj elementu takiego, żeby doszło do jakiegoś, kolokwialnie mówiąc, zacięcia. Tak? Tutaj każdy, który wchodzi tutaj do budynku, powinien być przygotowany na każdą ewentualność i wszystko powinien brać na trzeźwo, tak? Na chłodno. Cały czas się szkolimy, cały czas się doskonalimy tylko po to, żeby być jak najlepszym. I cały czas idziemy do przodu. Wzmocniony pluton lekkiej piechoty, czyli pluton mamy 36 żołnierzy, wzmocniony sekcją 12 żołnierzami, czyli daje nam to blisko 50 żołnierzy. Walczyły 2 grupy, grupa dywersyjno-rozpoznawcza przeciwnika i grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, która współpracowała w scenariuszu z dywizją zmechanizowaną i miała za zadanie obronę tego obszaru, na którym znajdował się obiekt. Ćwiczenia odbyły się na nowym obiekcie. To tak zwany Killing House. Poszczególne elementy zbudowane zostały z bloków HESCO, które stosowane są m.in. do odgradzania baz wojskowych na misjach poza granicami kraju. Tym razem posłużyły do zbudowania obiektu, który pozwoli szkolić się żołnierzom. Było to ciekawe wyzwanie, dlatego że te elementy, które tutaj widzimy, są użyte w niestandardowy sposób. Współpraca z 8. Kujawską Brygadą Obrony Terytorialnej układała się świetnie. Zużyliśmy tutaj 600 ton kruszywa, ponad 2000 ton piasku i około 100 metrów tej konstrukcji HESCO Bastion, którą tutaj widać. Jest to obiekt idealny do przeprowadzania szkoleń. Umożliwia podejście z wody, terenu otwartego, jak i terenu leśnego, a także, co było widać podczas ćwiczeń, udział śmigłowca z 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu, który podczas szkolenia miał za zadanie bezpieczne ewakuowanie rannych. Obiekt jest bardzo wymagający, ma dużo tak naprawdę przestrzeni. Można bardzo z każdej strony tutaj ćwiczyć. Często jest tak, że obiekty wojskowe są różnych przekazań. Tutaj ten obiekt jest bardzo i to bardzo wymagający, bo z jednej strony mamy wodę, gdzie możemy robić pełny podjazd pod wodę. Za moich pleców mamy płaszczatkę, gdzie możemy wykonywać naloty śmigłowcem. Z tamtej strony jest następnie pełen las. To jest sprawdzenie też możliwości szkoleniowych i działalności tego 82. Batalionu, żołnierzy tego batalionu, ponieważ batalion jest już od 2 lat tutaj na terenie Inowrocławia. Aktualnie jest w okresie szkolenia specjalistycznego i jest właśnie to doskonała okazja, żeby sprawdzić działanie sekcji plutonu. Obiekt Killing House może być dowolnie formowany, tak by scenariusze ćwiczeń zmieniać w zależności od rodzaju przeprowadzanego w tym miejscu szkolenia. Z obiektu oprócz żołnierzy WOT mają korzystać także inne jednostki. Łojewo, Katarzyna Ormanowska.
To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Świadkowie wydarzeń grudnia 81 poszukiwani. Biblioteka w Bydgoszczy chce upamiętnić 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Nagrody dla paraolimpijczyków z regionu. 18 września odbędzie się długo wyczekiwana premiera słynnego musicalu. Bulwar zachodzącego słońca w reżyserii Jacka Mikołajczyka zagości na deskach Opery Nowa. Dzisiaj zdradzono szczegóły dotyczące produkcji. I dzięki za wszystkie błyskotki. Bulwar zachodzącego słońca to jest żywy klasyk musicalu. To jeden z największych tytułów w ogóle w literaturze musicalowej i jeden z najbardziej udanych musicali Andrew Lloyd Webbera, który z kolei uchodzi, wręcz powszechnie jest uznawany za światowego króla musicalu. Próbujemy zrobić kino na żywo, więc tyle mogę powiedzieć. Mamy bardzo dużo pracy. Wydawało nam się na początku, że akurat w tym musicalu będzie nam trochę prościej, ale tak naprawdę każdy gest, każda rola, to jest jednak wejście w tamten świat. Wszyscy inaczej się zachowywali, inaczej się poruszali, a już nie mówię o gwiazdach Hollywood. Nawet wejście do takiego studia wymagało pewnego zmiany. Trzeba było być gwiazdą. Nie można było być normalnym. I to są takie elementy, które okazały się, że są bardzo istotne we wszystkich scenach zbiorowych, ale też w duetach, żeby zachować jeden fajny taki fajny sznyt tego starego Hollywoodu. Taką jedną ciekawostkę, na przykład a propos normy, że kobiety w tych latach, w których my umieszczamy nasze dzieło, jeżeli mówimy o przepychu i bogactwie, na pewno takim nieodłącznym atrybutem ich garderoby były lisy, prawda? Lisy w każdej formie. Lisy na wykończeniu peniuarów, lisy na ramionach i nie tylko. Starałam się w dzisiejszym świecie tworzyć tak, żeby uniknąć tego jednego z atrybutów bogatej kobiety, który był wtedy. Dzisiaj starałam się to zaprojektować tak, żeby pokazać ten przepych i bogactwo, ale nie używając tego zwierzęcia. Jesteśmy tylko ludźmi, albo aż ludźmi. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś z Państwa będący na tym spektaklu wyjdzie niewzruszony, to znaczy, że nie żyje. Zmieniamy temat. Świadkowie wydarzeń z grudnia 81 poszukiwani. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy chce upamiętnić 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Bibliotekarze przygotowują wyjątkową wystawę. Czekają na ulotki, plakaty, fotografie i pamiątki rodzinne z czasu stanu wojennego. Tym razem mieszkańcy Bydgoszczy zdecydują o kształcie projektu przygotowywanego przez bibliotekę. Ulotki, fotografie, plakaty, wycinki z gazet oraz osobiste wspomnienia. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy poszerza zbiory o pamiątki związane z wprowadzeniem stanu wojennego i życiem codziennym Bydgoszczan od 1981 do 1983 roku. Każdy mieszkaniec może zostać współtwórcą projektu pod nazwą Biblioteka Gromadzi Wspomnienia. Materiały mogą Państwo do nas przynieść i zostaną one zeskanowane i zwrócone bydgoszczanom, albo mogą również zostać u nas na zawsze w formie daru. Wówczas poszerzą po prostu księgozbiór biblioteki i nasz zbiór. Każdy, kto chce podzielić się przeżyciami sprzed 40 lat, może przekazać je jako tradycyjnie spisane wspomnienia lub w formie elektronicznej. Wszelkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej biblioteki. Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z pozytywnym przyjęciem i bydgoszczanie będą tym zainteresowani i właśnie przyniosą do biblioteki swoje pamiątki, wspomnienia, które my oczywiście ocalimy od zapomnienia dla kolejnych pokoleń. Akcja dopiero się rozpoczęła. Zdaniem pracowników biblioteki wszystko, co trafi do zbioru, jest unikatem skrywającym pojedynczą i ważną historię, zwłaszcza gdy niesie za sobą emocje, opis osobistych sytuacji w chwili, gdy wprowadzono stan wojenny. Do tej pory zgłosił się jeden taki świadek historii. Jest to pan, który napisał książkę właśnie o wspomnieniach z wprowadzenia stanu wojennego i jesteśmy już z nim umówieni na właśnie pierwsze spotkanie i pragnie nam tą książkę podarować. Zbiórka pamiątek związanych ze stanem wojennym potrwa do końca października, natomiast wystawę będzie można oglądać do końca roku.
A teraz mamy dla Państwa niespodziankę, a o tej niespodziance opowie Jarosław Dąbrowski z redakcji internetowej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wprawdzie 2 miesiące zostały do Święta Niepodległości i zarazem imienin Marcina i inauguracji kolejnej edycji kujawsko-pomorskiej gęsiny na Świętego Marcina, ale trwają już konkursy w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim. Dzisiaj drugi, ale pierwszy telefoniczny. Proste pytanie dla Państwa. Jaka rasa gęsi jest hodowana w Polsce? Najbardziej popularna rasa gęsi. Proszę podać jej nazwę. Chodzi o dwa przymiotniki gęś i potem są dwa przymiotniki. Pod dwoma numerami telefonów czekamy teraz na Państwa odpowiedzi. Ja w Bydgoszczy, koleżanka w Toruniu. Po 20 tuszek gęsich czeka na Państwa. Numery telefonów już powiem, jakie są. Państwo widzą zaraz je na ekranie. 52 37 00500 to jest numer w Bydgoszczy i w Toruniu. 56 621 06 60. Od tej chwili czekamy na telefony dla Państwa. Ja odpowiem, w jaki sposób tuszki gęsie będzie można odebrać. A ci, którzy z Państwa się nie dozwonią z prawidłową odpowiedzią, mamy jeszcze dwa konkursy. Jeden internetowy, jeden telefoniczny. Prosimy śledzić. Szczegóły całej naszej zabawy są na naszym portalu. Potrwa ona do 25 września. Jarosław Dąbrowski, dziękujemy bardzo. A teraz wracamy do tematu kierowcy bydgoskiego autobusu, który w ubiegły piątek, według relacji świadków, miał rozmawiać z dwójką chłopców w trakcie jazdy i nie reagować na to, że znajdują się w wydzielonej strefie. Pasażerowie uważają, że kierowca naraził ich na niebezpieczeństwo. Głos w tej sprawie zabrała spółka, która obsługuje linię autobusową, w której doszło do zdarzenia. Zachowanie kierowcy zarejestrował jeden z pasażerów. Prowadzący autobus wpuścił dwójkę dzieci oraz kobietę do strefy wyłączonej z użytku z powodu pandemii. A następnie, jak twierdzą świadkowie, miał podczas jazdy z nimi rozmawiać. Dzieci miały także biegać po autobusie i wielokrotnie szarpać drzwiami pojazdu. Zaniepokojeni brakiem reakcji ze strony kierowcy pasażerowie wezwali patrol policji. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący był trzeźwy. Nawet gdyby tej taśmy tam nie było, to dzieciaki i tak stwarzały zagrożenie, tak? Bo... No, rozmawiając z kierowcą, nie bez powodu jest zasada, że się kierowcom nie przeszkadza. A tutaj dzieci sobie chodzą, rozmawiają z kierowcą. Kierowca im jeszcze pokazuje, jakby wycieczkę szkolną im urządzał. Linię autobusową numer 56, w której doszło do zdarzenia, a także 9 innych połączeń komunikacji publicznej w Bydgoszczy, obsługuje spółka Irex Trans. Jak informuje dyrektor firmy przewozowej Marzena Biały, sprawa kierowcy jest obecnie szczegółowo weryfikowana. W chwili zdarzenia kierowca prowadził pojazd i nie miał możliwości jego zatrzymania. Kierowca zwracał uwagę dzieciom, niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Według procedur powinien zgłosić zaistniałą sytuację policji i służbom nadzoru ruchu na najbliższym przystanku. Niestety, kiedy policja podjechała sprawdzić kierowcę, dzieci już dawno uciekły z autobusu. Z tą opinią nie zgadzają się jednak świadkowie zdarzenia. Skąd władze spółki, czego wątpię, żeby tam był ktoś z przedstawicieli tejże spółki, widział to na własne oczy, miałby wiedzieć to wszystko, jak nie z relacji tegoż kierowcy. Zachowanie kierowcy spółki Irex Trans komentują również pracownicy MZK w Bydgoszczy. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ponieważ jest to bardzo duże zagrożenie dla pasażerów. Nasze wymogi, które mamy w MZK, nie pozwalają nam na coś takiego. Musimy bezwłocznie zatrzymać pojazd, zgłosić najpierw to do centrali ruchu, a następnie wyprosić takiego pasażera. Do sprawy wrócimy. To była dla nich ogromna niespodzianka. Troje paraolimpijczyków z regionu odebrało kluczyki do samochodów. Z aut będą mogli korzystać przez najbliższe pół roku. Sportowcy nie zdobyli medali w Tokio, ale i tak czują się wygrani. Sam udział w igrzyskach był dla nich uhonorowaniem ich ciężkiej i wymagającej pracy. Wizyta w salonie samochodowym do końca była utrzymywana w tajemnicy. Sportowcy z bydgoskiego klubu, którzy reprezentowali Polskę podczas paraolimpiady w Tokio, nie wiedzieli, że za chwilę odjadą stąd nowym autem. Przepraszam bardzo, ale naprawdę jestem tak w szoku, że po prostu tyle emocji mam w sobie. Nie spodziewałem się takiej miłej niespodzianki. Możliwość korzystania z aut zapewniła paraolimpijczykom jedna z firm, która oprócz niebywałej woli walki sportowców doceniła także ich skromność. Żadna z tych osób nie mogła uwierzyć, że udział w igrzyskach, ale też ciężka praca, która doprowadziła ich na szczyt sportowej kariery, została doceniona właśnie w taki sposób. Po Tokio nigdzie nas nie zapraszano, w sumie nic o nas nie mówiono tutaj w Bydgoszczy, a tu nagle taka niespodzianka w postaci samochodu. Nie wiem, czy gdzieś w całej Polsce nawet medaliści po prostu będą mieli zaszczyt taki, żeby po prostu no,
tak jak tutaj docenienia w postaci właśnie auta, no po prostu super, naprawdę jest, mega szoku jestem. Auta mają ułatwić sportowcom dojazd na treningi i zgrupowania. Są też nagrodą za trud, jaki sportowcy włożyliby dojść na sam szczyt. A lista osiągnięć jest długa. Tomasz Pauliński urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Systematyczne treningi sprawiły, że dziś jest wielokrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą. Na swoim koncie ma też sukcesy na arenie międzynarodowej. Udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio to przypieczętowanie jego sportowej ambicji. W drodze do zawodowego spełnienia niepełnosprawność nie przeszkodziła także Tomaszowi Ściubakowi, dla którego paraolimpiada w Tokio była spełnieniem marzeń. Choć do Polski wrócił bez medalu, i tak czuje się jak zwycięzca. Także dla Pauliny niemożliwe nie istnieje. Kobieta udowodniła, że mimo swojej niepełnosprawności jest gotowa odnosić sukcesy. Myśmy próbowali przez telewizję polską przybliżyć, przez te dwa tygodnie byłem w studiu paralimpijskim, starałem się przybliżyć nie tylko, że zawodnik Kowalski Nowak startuje na Igrzyskach Paralimpijskich, ale uświadomić, co trzeba było zrobić, żeby się znaleźć na tych igrzyskach, jaką ogromną, ciężką pracę trzeba było wykonać, żeby tam się znaleźć. Medale są ważne, ale droga do tych medali czasami jest usłana ogromnymi kamieniami. Oby teraz ta droga była tylko szeroka. Agata Chyłka, Wnuk, TVP 3 Bydgoszcz. Więcej sportu już teraz. Maciej Pieszczyński. Dzień dobry. Koszykarki polskich przetworów basketu 25 Bydgoszcz rozegrały pierwsze sparingi w bieżącym okresie przygotowawczym. Zespół Piotra Kulpekszy w towarzyskim turnieju w Lublinie pokonał miejscową pszczółkę Polski Cukier AZS UMCS i przegrał z Polonią Warszawa i Ślęzą Wrocław. Testowaliśmy sobie ustawienia, testowaliśmy sobie systemy gry w obronie, w ataku, które trenowaliśmy w ostatnim czasie. Teraz sobie je analizujemy, co jeszcze musimy poprawić, jakie korekty. Ocenialiśmy też graczy, jakie podejmują decyzje. Wiadomo, że ze skutecznością jeszcze nie było najlepiej, ale na to jeszcze mamy czas. A więc mówię, na pewno wiele ciekawego materiału do analizy. I super sprawa, że rozegraliśmy w końcu pierwsze trzy mecze po tak długich przygotowaniach. Więcej na ten temat w naszym serwisie około 21.40. Zapraszam. A przed wieczornym serwisem sportowym oczywiście wieczorne wydanie zbliżeń, czyli o 21.30. Do zobaczenia.